Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Ostatnio nagrywając haul z Shein, zastanawiałam się, czy może by nie zakończyć już tej przygody właśnie z tą firmą. Natomiast tak pomyślałam sobie, że może wypróbuję jakieś inne rzeczy niż, wiecie, koszulki i bluzy. I pomyślałam sobie, że zamówię tym razem same piżamki. No więc piżamki są i są z sekcji plus size, dlatego też plus size jest w tytule filmu. A ja, żeby nie było, moim zdaniem nie jestem ani plus size, ani nie plus size, jestem gdzieś pomiędzy. Dla mojej figury jeszcze nie ma kategorii. No dobra, i pierwszą rzecz, w sumie no taki rzecz, no zestaw, no bo są i portki, i jest bluzka, mam już na sobie. I jest to piżamka ze spodenkami w paski, jak możecie zobaczyć na zdjęciu obok. Ja mam rozmiar 0XL, tym razem naprawdę bardzo mocno się wczułam w czytanie wymiarów ciuchów i powiem Wam szczerze, że z rozmiarówką już od razu zaspoileruję, że naprawdę trafiłam ze wszystkimi ciuchami, także spoko. No i tak jak mówiłam, jest to rozmiar 0XL. Cena to $16 i na metce mamy informację, że jest 6% spandeksu, 94% poliestru i na stronie jest napisane to samo. I teraz, żeby nie było, mi tutaj stanik wystaje, bo ja jestem w staniku, ale w staniku nie śpię. Natomiast stwierdziłam, że no nie chcę Wam się pokazywać bez stanika, więc tutaj tak wiecie, wyjaśniając ten wystający stanik, w staniku nie śpię. No i tak się prezentuje piżamka. Jeżeli chodzi o portki, może od nich zaczniemy. Tutaj jest gumeczka. Czyli wszystko fajnie mamy dopasowane. Ten sznureczek, który tutaj zwisa właściwie kokarda, możemy to sobie związać właśnie w kokardkę. Natomiast no to nie robi nic, ponieważ to jest po prostu tutaj przyszyte, to nie ściąga nam bardziej gatków. Tutaj jest po prostu gumka, to jest taka niby ozdoba. Generalnie ja to bym po prostu obcięła i tyle, bo mi to, nie wiem, no nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Jeżeli chodzi o materiał tych portków, to niestety jest sztuczny, sztywny, nie wiem czy to słychać, ale taki szeleszczący i mam wrażenie, że w nocy naprawdę mocno mogłabym się w nich zapocić, ale tak mi się podobają, że chyba spróbuję w nich spać, bo generalnie one są tutaj luźne na mnie, wiecie, to nie jest tak, że jest sztywny materiał obciskający mnie, portki są luźne, gumka jest wygodna i naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Są tutaj wykończone taką falbanką, no jak dla mnie są urocze. Jeżeli chodzi o bluzkę do spania, no to jak możecie zauważyć, mamy tutaj taki szeroki dekolt w wódkę, rękawy takie dosyć długie, ona jest ogólnie cała szeroka, natomiast jest dosyć krótka. Generalnie do chodzenia tak na co dzień długość tej bluzki by mi przeszkadzała, byłaby dla mnie za krótka, natomiast do spania, do tych portków, jak dla mnie, rewelacja. I tutaj jeżeli chodzi o materiał, to jest, powiedziałabym, taka bawełenka, coś w stylu właśnie bawełny, jest to 100% poliester praktycznie, jest rozciągliwy. Bluzka sama w sobie jest szeroka, ale nie jest jakaś za duża czy coś, rozmiarowo jest dobrane jak dla mnie idealnie. No i mamy tutaj różowy napis, girls do it better, dziewczyny robią to lepiej. Nie wiem co autor miał na myśli, że dziewczyny robią lepiej, no ale mówi, że robią to lepiej, może śpią. No dobra, to ja idę teraz założyć kolejną piżamkę. No dobra, i następną piżamkę mam już na sobie. I to już jest rozmiar 3XL, więc to tylko świadczy o tym, jak naprawdę trzeba mocno się wczuć w rozmiarówkę na Shein. I to nie jest tak, że raz zamówiłyście 0XL, pasowało na Was i zawsze będziecie zamawiać 0XL. Naprawdę czytajcie wymiary. Ja jeszcze zawsze posiłkuję się tam informacją o tym, jakie wymiary ma modelka, która ma na sobie te ciuchy i jaki rozmiar ma na sobie. No i ta piżamka kosztuje $15. Na metce mamy informację, że jest 100% bawełny, zaś na stronie jest napisane, że jest 50% bawełny i 50% poliestru. No i tak się prezentuje piżamka z daleka. Jak widzieliście na zdjęciu, mamy tutaj już takie nogawki 3/4. Portki są jednokolorowe i tutaj również mamy gumkę bardzo rozciągliwą. Natomiast jakbyście w razie czego chciały zamówić tą piżamkę, niech Was nie wystraszy podczas wyciągania z paczki to, że one wydają się takie malutkie, bo ta gumka, ona bardzo mocno ściąga te spodenki,
ale ona się bardzo mocno rozciąga i wcale się nie wrzyna, o dziwo, taka właśnie dziwna gumka. Portki mają również tutaj z jednej strony kieszeń, w sumie nie wiem po co, bo ja w piżamie nie potrzebuję kieszeni, tym bardziej po jednej stronie. Są z bardzo przyjemnego materiału, tutaj wiecie, coś właśnie ala ten bardzo fajny poliester. No i bluzka jest tak samo taka ala bawełenka, ten przyjemny poliester. Mamy tutaj takiego nadrukowanego kota, który robi z bo śpi. Są tutaj też te urocze łapki. No, kolory też mi się całkiem podobają. Mamy tutaj takie minimalne ściągacze troszeczkę. Tutaj nie ma żadnej gumki, tylko mam wrażenie, jakby ten materiał tutaj był luźniejszy i troszeczkę się zwężał tutaj przy tych końcówkach, przy tych lamówkach granatowych. Natomiast też mnie tutaj nie obciska w ramiona, mam luz i tak dalej, także do spania będzie jak najbardziej spoko. Dekolt tutaj jest już troszeczkę mniejszy niż tam przy tej poprzedniej piżamce. Natomiast też nie jest jakoś tak mega blisko szyi, więc mi nie będzie przeszkadzał. No powiem wam, ja z tej piżamki też jestem mega zadowolona. No i na takie chłodniejsze, ale nie za chłodne dni ja bardzo lubię właśnie takie portki 3/4. Mamy multum takich portek do spania. Także wiecie, latem ja śpię właśnie w takich króciutkich jak te poprzednie. A jak jest taka, powiedzmy, nie wiem, jesień albo początek wiosny, to ja właśnie zawsze śpię w takich portkach. I naprawdę, jak dla mnie, mega sprawa. Dodatkowo ja należę do osób, które jak jest wolny dzień i nigdzie nie wychodzą, to się nie przebieram z piżamy. Możecie mnie uznać teraz za wieśniarę, ale naprawdę, jak mam taki dzień leniucha, że nic nie robię, to łażę cały dzień w piżamie. I w takiej piżamie nie wstydziłabym się otworzyć drzwi na przykład kurierowi. Bo w tej poprzedniej to już tak troszeczkę nie bardzo. No dobra, to idę teraz przymierzyć ostatnią piżamkę. No dobra, i ostatnią piżamkę mam już na sobie. To jest również rozmiar 3XL. Cena już $29, natomiast myślę, że ta jakby wyższa cena jest spowodowana tym, że tutaj mamy również szlafrok. Na metce mamy 95% celulozy fiber i 5% spandex, nie wiem, co to jest celuloz fiber, a na stronie pisze 90% bawełny i 10% poliestru, czyli rozbieżność informacyjna jest. No i tak się prezentuje piżamka z daleka. Sorry, że świecę wam moim celulitem, no ale... Niestety. Przejdźmy do spodenek. Jak widzicie, spodenki są bardzo krótkie. Są bardzo rozciągliwe. Ten materiał jest mega rozciągliwy. To jest, powiedzmy, no nie porównałabym tego do bawełny. Jest to bardzo mięciutki poliester dla mnie z dodatkiem właśnie bawełny, który jest bardzo lejący. Sadło mi się wylało. Jak możecie zauważyć, bardzo lejący właśnie jest ten materiał taki. Okala tak bardzo mocno ciało, ale to jest jak najbardziej przyjemne. I tutaj wracając do tych spodenek i mojego wylewającego się sadełka, tutaj również mamy gumkę. Są też sznureczki, które tutaj można nimi ściągnąć jeszcze bardziej te spodenki, ale ja nie lubię, jak mi się coś majta, ja po prostu te sznurki sobie usunę. Bo one nie są tutaj do niczego potrzebne, ponieważ jest gumka. Chyba, że ktoś by potrzebował jeszcze bardziej sobie ścisnąć gacie. No ale ja do spania lubię jak najbardziej luźno mieć na sobie wszystko. Może schowam te sznurki, bo one jak wystają, to tak dziwnie mi to wygląda. Jak tak spod koszulki mi tu wystają. No dobra, mamy też koszulkę. Jak widać, ona jest na ramionczkach. Zaraz zdejmę szlafrok i zobaczycie sobie ją tak w całości. I tutaj to jest ogólnie wzorowane tak na styl koszykarski, bym powiedziała. Jak na strój do koszykówki. Mamy tutaj numerek Play the Game. O. I numer 75. I tutaj jest bardzo szeroki dekolt. Mamy ramionczka. Generalnie moim zdaniem jest to idealna piżamka na lato, na ciepłe dni. No i szlafrok. Szlafrok jest przegenialny moim zdaniem. Ja zawsze szlafrok zawiązuję w ten sposób jakoś. Moment. Ja wam to zaprezentuję. Nie wiem czemu, ale zawsze tak wiążę. Przyplatam to sobie tak dziwnie, zaciskam. O. Tak na szybko. Mi się nie chce jakby nigdy jakieś kokardki robić czy coś, zawsze tak szlafrok sobie przeplatam. No i tak wygląda szlafrok. Jak widać, sięga mi prawie do kolan. Nie mamy tutaj żadnego kaptura. Tutaj z tyłu również mamy numerek. Rękawy są troszeczkę za łokcie, są bardzo luźne. No i ten szlafrok też jest taki idealny, powiedziałabym, na chłodniejsze poranki letnie, albo wieczory, albo kiedy, nie wiem, jest ciepło, jesteście tak jak ja, leniuchami, siedzicie w piżamie, chcecie otworzyć kurierowi, więc żeby sobie założyć taki szlafroczek. Bo żeby się ogrzać, tak stricte to nie. To się nim nie ogrzejecie. No i dobra, i teraz zdejmę ten szlafrok. O, i tak się prezentuje piżamka bez szlafroka. Teraz widzicie moje wszystkie tłuszcze w pełnej okazałości. No ale trudno. No,
W tym się śpi, więc to nie ma jakoś wyglądać super, to ma być wygodne. A wygodne jest jak najbardziej i powiem wam, że jestem mega zaskoczona. Bo ostatnio jak zamawiałam rzeczy z Shein, to praktycznie mi nic nie odpowiadało. Znaczy, nic nie odpowiadało to jest dużo powiedziane, bo dużo rzeczy mi się faktycznie podobało, ale nie trafiałam kompletnie z rozmiarami. Albo coś się nie układało na mnie tak jak miało być. A tutaj z tym zamówieniem faktycznie wszystko wyszło tak jak powinno. Także powiem wam, że ja z tych piżamek naprawdę jestem mega zadowolona. Jedynie co to te pierwsze spodenki w paski, mi nie pasuje za bardzo materiał, bo jest naprawdę mega sztuczny. Ale te wszystkie inne rzeczy naprawdę... mega, mega jestem zaskoczona. Naprawdę, jak przyszły te rzeczy i je założyłam, wszystkie były ok rozmiarowo, byłam w pełnym szoku. Serio. Teraz tak sobie myślę, że napiszę do Shein, czy mogłabym wybrać sobie jakieś buty albo torebki, albo coś z tych innych rzeczy niż ciuchy. Jeżeli się zgodzą, to coś pokombinuję, żeby właśnie pokazać wam jeszcze jakieś inne rzeczy, ponieważ faktycznie tych takich, wiecie, bluzek, koszulek i tak dalej, to ja też już mam przesyt, już mi się za bardzo nie chce z Shein tego pokazywać, natomiast jakby była możliwość coś innego wam jeszcze pokazać, no to chętnie coś tam pokombinujcie, pokombinuję ja, a wy dajcie mi znać, co o tym myślicie i co myślicie o tych piżamkach. No i to by było na tyle w tym filmie, dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.